Siema, dzisiaj wam powiem, jak zarobić 1 000 000 zł i to w jeszcze prostszy sposób niż wybudowanie bliźniaka. W 2021 roku influencerzy to są po prostu nadludzie. Ja naprawdę jestem w szoku, jak naprawdę bardzo łatwo można zarabiać bardzo grube pieniądze w tych czasach. Niektórzy całe swoje życie robią z siebie ofiarę, nakręcają dramy i sprzedają scam produkty z AliExpress. Niektórzy jeszcze rzucają szkołę, budują kredyty i budują bliźniaki. Jeszcze inni sprzedają swoją miłość cyfrowo. I nie chodzi mi tutaj o kamerki. Mi chodzi o NFT. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, to chyba zaraz się dowiecie. O ile ja w deweloperkę jeszcze jestem w stanie uwierzyć i wierzę, że da się tam zarobić dobre siano, może nie do końca w to, że się idzie do banku i na pstryknięcie palca dostaje kredyt, ale w deweloperki jak najbardziej, tak wirtualną miłość w internecie za 1 000 000 zł już mi jest dość ciężko uwierzyć. Gdziekolwiek bym teraz nie spojrzał na Facebooku albo w internecie, to cały czas widzę artykuły o nowej milionerce. Tą nową milionerką jest Marty Renty. Długo w te artykuły nie klikałem, bo po prostu nie miałem ochotę się tym interesować. Po prostu sobie pomyślałem, że to po prostu przyszła wypłata za skam zegarki z AliExpress, bo kiedyś coś tam Wardęgo o tym wspominał, ale tam nie znam dokładnego info. Tak w ogóle swoją drogą śmieszy mnie to, że jak wpisałem sobie Marty Renty zegarki, to pierwszy filmik, jaki mi wyskoczył, to. Ale nieważne, nie śmiejemy się. Coraz więcej ludzi zaczęło o tym nagrywać, no i się przełamałem, sam się tym zainteresowałem. No i okazało się, że w internecie da się bardzo dobrze zarobić, po prostu sprzedając miłość. Jak możemy przeczytać w jednym z naprawdę wielu artykułów, polska instagramerka sprzedała miłość. Ktoś zapłaci 1 000 000 zł za jej NFT. No i pewnie wy sobie teraz wszyscy siedzicie i sobie myślicie, ale co to jest NFT? Przecież my nic nie wiemy. Spokojnie, ja też nie wiem, ja wam powiem więcej. Marty Renty też pewnie nie wie. Nie pytajcie mnie, jak to się stało, bo ja naprawdę nie mam pojęcia, jestem w szoku, bo dałam się namówić na NFT. Czym jest NFT? Cytując artykuł Marka Szymaniaka. Token, w dużym uproszczeniu niewymienialny, niezmienny technicznie, niemożliwy do skakowania certyfikat, potwierdza unikalność cyfrowych przedmiotów w rejestrze zwanych chainem, łańcuchem bloków, czyli w systemie służącym do przechowywania i przesyłania informacji o transakcjach zawartych w internecie. NFT pozwala jasno stwierdzić, kto jest właścicielem danego wirtualnego przedmiotu, pliku, obrazku GIF, piosenki, filmiku, wideo, mema itd. NFT może być unikalny, jak kolaż czegoś tam, czy tweet Dorseya. Wtedy potwierdza ich oryginalność niczym podpis malarza na płótnie. Może być też jedną kopią z wielu, na przykład kolekcjonerskich wirtualnych kart. Dobrze, a teraz na język ludzki. W tak naprawdę gigantycznym skrócie, NFT to jest tak jakby certyfikat, że jesteś właścicielem tego, czego tu sobie kupiłeś. Z tym, że tak naprawdę nie kupujesz praw do tego produktu, tylko certyfikat, że jakby jesteś właścicielem tego produktu, tylko że nim nie jesteś, bo jak to Konopski na przykład bardzo lubi używać tego przykładu, kupujesz sobie certyfikat właśnie Nike'a, że jesteś właścicielem Nike'a, no i ty masz ten certyfikat, nie da się go tam podrobić i te wszystkie szmery bajery, które wam wcześniej czytałem, ale i tak nie macie do tego Nike'a praw. Proste? Spokojnie, ja też tego nie kumam. No i nasza TikTokerka, raperka, youtuberka, poza dorabianiem sobie na sprzedaży zegarków, dorabia sobie właśnie w tej branży, w branży NFT. Zrobiła sobie zdjęcie, rachu ciachu, wystawiła je, cyk, milioner. Pozwolę wam teraz posłuchać, co nasza TikTokerka, raperka, youtuberka sama ma w tym fakcie do powiedzenia. Zaczęło się to już 3 tygodnie temu, bo dokładnie 3 tygodnie temu weszła w ten biznes. Wiecie, co to jest NFT? Bo ja właśnie się niedawno dowiedziałam i to jest przyszłość, jestem tym zajarana. Jest to jak internet w 94, kiedy jeszcze nikt w niego nie wierzył. A ja chcę być innowatorką i tworzyć przyszłość, więc jako pierwsza osoba na świecie stokenizowałam emocje. Tutaj macie link do mojej strony martyrenty.com, żeby dowiedzieć się więcej. Już trochę ochłonęłam i powiem wam, co się dokładnie stało. Mianowicie ktoś w nocy kupił moje Digital Love NFT za 250 000 dolarów. Jest to prawie 1 000 000 zł. Nie pytajcie mnie, jak to się stało, bo ja naprawdę nie mam pojęcia, jestem w szoku, bo dałam się namówić na NFT przez znajomych, którzy w tym siedzą i nawet
ciężko mi dokładnie wytłumaczyć, co to jest, bo to jest jak kiedyś internet, czyli coś, w co ludzie do końca nie wierzyli, a jest przyszłością, bo jest po prostu totalnie innym światem. I jeżeli nie wiesz, co to jest NFT, to prawdopodobnie niedługo się dowiesz, bo już wszyscy będą wiedzieć. Ja mam nadzieję, że pierwszą osobą, która dowie się, jak zarobiłem 1 000 000 złotych, to będziesz ty i ty nam właśnie to powiesz. Więc ogólnie w jeden dzień zostałam milionerką, ale nie wydam na głupoty, zainwestowałam wszystko w krypto. Nie wiem, dla mnie to jest absurd i kosmos. Dużo ludzi właśnie mówi, w tym Konopski, Wardęga i tak dalej, że jest to tylko i wyłącznie akcja marketingowa tego wszystkiego. No ja jestem w stanie w to uwierzyć. Na przykład jak Konopski mówi na jednym ze swoich filmików, że póki co tam chyba jeden z wielu rekordzistów, którzy sprzedali swoje NFT, był Cristiano Ronaldo. Tutaj macie źródło. Mówmy się, kto by kupił NFT jakiejś polskiej TikTokerki za 250 tysięcy dolarów, kiedy oficjalny token z Cristiano Ronaldo poszedł za jakieś 290 tysięcy dolców. Czyli mniej więcej w podobnej sferze cenowej co Marty Renty. I tak właśnie porównałem Ronaldo do Marty Renty. No więc no ja nie jestem za bardzo w stanie uwierzyć w to, że jakaś instagramerka, która ma 600 tysięcy obserwujących na Instagramie, sprzeda swoje zdjęcie, czy tam certyfikat do posiadania tego zdjęcia, czy czegoś tam za 1 000 000 złotych i dodatkowo ona sama nie do końca jest w stanie w ogóle wytłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi. No nic, mega dziwna akcja, ale jak sam Wardęga to powiedział, ostatnio ludzie także biją się i kłócą i kupują niewidzialne rzeźby. 21 wiek, spokojnie, ludzie 100 lat temu myśleli, że będziemy używać latających samochodów i podbijać kosmos. Na razie podbijamy branżę do wirtualnych certyfikatów, które nic nam nie dają za 1 000 000 złotych, ale niewiele się nasi przodkowie pomylili. Ja to już tak tylko na sam koniec skwituję mniej więcej tak. Jak oglądam te instastory, te wytłumaczenia, to brzmi to mniej więcej... Kupiłam sobie token, bo mi znajomi polecili, czy coś takiego, i ktoś to kupił, i jestem milionerką, jest w sumie wpyte. Możecie pisać w komentarzach, może też ktoś trochę bardziej oświeci mnie, bo ja jestem taki no dość głupi w tej sprawie i no i nie za bardzo to kumam. Ale boję się niestety, że nikt tego za bardzo na razie po prostu nie kuma. Dobra, trzymajcie się. Możecie też napisać NFT, to przypnę wam serduszko. YouTuberzy chyba tak robią, to ja też tak zrobię. No i łapeczkę w górę też możecie zostawić. A jeszcze możecie sobie moje stare, nowe filmy zobaczyć. Nie wiem, tutaj macie może nowe. I możecie jeszcze sobie moje inne filmiki obczaić, byłoby mi naprawdę bardzo miło. Trzymajcie się, cześć.